Witajcie biegacze ponownie na naszym kanale Run Addicts. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję buta od Adidasa, Solar Boost wersja 5. Witam Was serdecznie ponownie na naszym kanale. Słuchajcie, dzisiaj kilka zdań o bucie od Adidasa Solar Boost w wersji 5. Słuchajcie, technologia Boost po raz kolejny gdzieś tam na naszych nogach się przewija. Jakiś czas temu Light Boost, dzisiaj Solar Boost. Słuchajcie, dla fanów Adidasa piękny but, piękny design. Fajnie się ten but nosi na co dzień. Powiem szczerze, że dla mnie oprócz treningów biegowych, również gości na stopie podczas wyjścia, czy to do pracy, czy gdzieś na przechadzkę. No co prawda, dosyć szybko się brudzi, bo calutki bielutki, poza elementami dodatkowymi i wstawkami, ale mimo wszystko warto do jeansów, jak znalazł, bądź też do krótkich spodenek. No ale dobra, do rzeczy, bo troszkę zszedłem z tematu. Słuchajcie, but przeznaczony na raczej twarde nawierzchnie, na asfalt, czy to suchy, czy to mokry. Od razu może zaczniemy wtedy od podeszwy, zobaczcie, troszkę bliżej. Podeszwa w zasadzie w 90% pokryta gumą Continental. No dosyć spora powierzchnia, bo ostatnio jest taka tendencja i moda, że tylko newralgiczne miejsca są pokrywane tą najtwardszą gumą. Tutaj mamy bardzo dużo pokrycia. Dosyć płaska powierzchnia podeszwy. Nie mamy takiej znaczącej kołyski, jak ostatnio modne jest to w przeróżnych butach. Bieżnik, jak na asfalt, wcale nie taki delikatny. Zobaczcie sobie, takie wypustki dosyć gęste. Ale dzięki temu but świetnie się trzyma na asfalcie, również właśnie na mokrym. Połączenie tych wypustek plus guma Continental świetnie trzyma ten but na asfalcie, więc wielki, wielki plus. Słuchajcie, poza tym, dla kogo but? But dla kogoś, kto szuka dużej stabilności podczas biegu. Tu na pewno to otrzymacie z dwóch, jak nie trzech względów. Przede wszystkim no, macie piankę odświeżoną w wersji Light Boost w części środkowej, czyli jakby więcej amortyzacji i dynamiki, ale mniej wagi przy tym wszystkim. Ale do tego, słuchajcie, dwie technologie Solar, jak już nazwa modelu wskazuje, czyli jakby wzdłużne ułożenie pianki EVA, które właśnie ma zapewnić nam stabilność stopy w kontakcie z podłożem. No i do tego technologia LEP, która również takie zadanie ma, żeby tą stopę trzymać nam stabilnie. Do tego właśnie płaska dosyć podeszwa i rzeczywiście podczas biegu, ja już pamiętam, recenzjowałem w zeszłym roku czwartą edycję tego buta i również te odczucia właśnie skłaniały się ku temu, właśnie do podsumowania takim jednym stwierdzeniem, że to jest but mega stabilny. Tutaj jest podobnie, właśnie takie odczucia przeważają i dominują. Słuchajcie, ale oczywiście amortyzacja bardzo fajna, przyjemnie się w nim biega, miękko. Charakterystyczne dla busta tył buta, taka pięść ściśnięta w postaci pianki, tak mi się to kojarzy. Detale bardzo fajne w bucie, słuchajcie, elementy lekko błyszczące, znaczek Adidasa, no przynajmniej w tej wersji kolorystycznej, takiej błękitno-granatowej, te elementy fajnie nam pobłyskują, również na języku, znaczy Adidasa naklejony, bardzo fajnie się prezentuje. Cholewka dosyć przewiewna, w większości zrobiona z materiałów recyklingowych, to jakby tendencja taka na rynku, a u Adidasa chyba szczególnie, że rzeczywiście w tym kierunku idą, żeby dbać o to środowisko i w tym kierunku iść. Słuchajcie, sam język ani gruby, ani cienki, powiedziałbym, natomiast na pewno nie należy do tych cieniutkich, super takich przyległych, których ja bardzo lubię, troszkę taki masywniejszy. No z jednej strony fajnie, bo miękki bardziej jakby amortyzuje przyciśnięcie sznurowadła, a z drugiej strony mnie to denerwuje akurat
że one są takie trochę masywne, mięsiste. Ja wolę takie cieniutkie, które gdzieś tam łączą się z naszą stopą i znikają tak naprawdę w tym wszystkim. Tutaj chcą, tutaj stanowi jakby swoją oddzielną historię. Słuchajcie, sama wygoda w cholewce jest jak najbardziej zachowana, rozmiar również, rozmiarówka 44, długość wkładki 28, to wszystko się zgadza, więc jakby możecie śmiało podążać w swoich standardowych numerach. Co jeszcze mam tu powiedzieć? Light Boost był, Continental, to wszystko. Słuchajcie, jakie dystanse? No dystanse myślę, że tam bez szaleństw, powyżej półmaratonu to raczej bym tam nie pędził za bardzo, ale do tych takich 20-25 km swobodnie można sobie pośmigać. Szybsze jakieś tempówki, raczej pewnie znajdziecie lepsze modele na to również. I tak jak mówiłem, fajny but do chodzenia na co dzień. Zapięty trochę, słuchajcie, jeszcze można powiedzieć o tym, troszkę rozbudowany, podniesiony do góry, lekko cofnięty do tyłu, fajnie nam będzie tego Achillesa otaczał. Boki też tutaj, pianka troszkę grubsza, mamy wzmocnienie, więc jakby kolejny taki element, który nam tą stabilizację zapewni. Także słuchajcie, o Adidasie wszystko, wszyscy pewnie wiedzą, natomiast sam model designersko fajnie wygląda, fajerwerków nie ma, żeby tutaj jakby wam sprzedawać jakieś mega rzeczy. Fani jakby znają poprzednie modele, na tym pewnie się nie zawiodą, ten kto lubi, ten będzie dalej w tym bucie fajnie się czuł. No i co, ja zapraszam was również na recenzję pisaną na naszego bloga na stronie runadits.pl, tam ze strony Pawła przeczytacie troszkę może o tym bucie również, bo się rozpisał kolega, i zapraszam na naszego Instagrama, na Facebooka, możecie nas śledzić, zobaczyć co tam u nas czasami słychać. Oczywiście wracajcie na nasz profil na YouTubie. No i co, i odsyłam również do strony naszego partnera, bez którego tych testów nie moglibyśmy przeprowadzać, czyli strona sklepu biegacza. Znajdziecie tam oczywiście Solar Boosta wersji 5, znajdziecie też inne modele butów i na kod RunAddict wpisany otrzymacie 15% zniżki na nieprzecenione produkty. Oczywiście jeżeli taki rabat jest już jakiś przydzielony dla buta, ale jest mniejszy niż nasze 15, to zostanie automatycznie przeliczone 15% od ceny pierwszej, więc zachęcam. Wracajcie również do nas, oglądajcie, śledźcie, napiszcie co myślicie, czy też biegacie w tego typu butach i jakie są wasze odczucia, też jesteśmy ciekawi takich relacji. No i zapraszam do zobaczenia gdzieś na biegowych ścieżkach, trzymajcie się, cześć.